że można pozyskać duże środki zewnętrzne, ale przede wszystkim zwrócić uwagę, szczególnie dużą uwagę na proces spalania, czyli mniej więcej problemów w mieście, nie tylko naszym, ale generalnie w miastach związanych z ochroną powietrza, zanieczyszczeniem powietrza wynika z tego, że spalamy różne rzeczy w sposób niekontrolowany, głównie właśnie w budynkach prywatnych, bo to jest nieobjęte w tej chwili jeszcze żadną kontrolą, poza takimi pojedynczymi kontrolami, które prowadzi Straż Miejska w ramach przestrzegania założeń planu gospodarki. Program utrzymania czystości i porządku w mieście. W ramach tego można sprawdzać budynki jednorodzinne pod kątem co jest tam spalane. Najczęściej chodzi tutaj o odpady. Jeszcze odpadów nie wolno spalać i to jest kontrolowane. Jeżeli chodzi o że tak powiem, dobroczynne działanie drzew, oczywiście ma Pani rację w tym, że prowadzenie gospodarki leśnej poprzez usuwanie nadmiaru drzew powoduje, że ta masa zielona, która się rozbudowuje w wyniku bujniej rosną te rośliny szybciej, ona jest dużo większa niż w momencie, kiedy las rośnie w sposób taki naturalny i nie jest prowadzona gospodarka leśna. Poza tym tutaj, jeżeli chodzi o tę wersję ostateczną, o której rozmawiamy w tej chwili, to tak jak mówiłem poprzednio, tutaj ingerencja w las i założenia, że będą wycinane jakieś tam drzewa, to jest dosyć stosunkowo niewielka ta ingerencja. Tych drzew nie będzie dużo, one będą wycięte, koniecznie te, które powinują nam na tej jednej ścieżce, o której mówiliśmy, o której Pan Profesor wspominał, żeby tą ścieżkę, tą jedną ścieżkę zamiast tych dwóch wcześniej dużych dróg wybudować. Czy pytania dotyczące nowej koncepcji Państwo mają? Czy ja, jeżeli można, też odpowiedziałbym. Proszę Państwa, to żebyśmy dobrze rozumieli jeszcze wypowiedzi przedmówcy. Ja też jestem absolwentem Uniwersytetu Białymstoku. Nigdy nie musiałem korzystać z Biblioteki Politechniki, ale proszę zauważyć, tutaj Pan Profesor mówił o tym, że studenci, którzy będą na kampusie, żeby mieli ułatwione korzystanie z Biblioteki Uniwersytetu. Także tutaj nie było mowy wcale o Politechnice i Uniwersytecie. Druga sprawa, jeżeli mówimy o każdym cennym drzewie, to bierzmy pod uwagę, że ogromna większość decyzji, które wydaje Departament Ochrony Środowiska dotyczące usuwania drzew, dotyczą drzew na posesjach prywatnych. Gdybyśmy tego zabronili, byłby to zamach, jak zamach na niepodległość, jak zamach na własność prywatną. Wtedy by się nam dopiero mieszkańcy Białegostoku zburzyli, gdybyśmy nie pozwolili ścinać żadnych drzew pod inwestycje. To też musimy wziąć pod uwagę. I mimo wszystko mam nadzieję, że też dzisiaj zabiorą głos obecni studenci uniwersytetu, którzy wypowiedzą się na ten temat, bo to oni nie mieszkają i mamy nadzieję, że pozostaną w Białymstoku, ale już wiem, że Ula ma mikrofon dla jeszcze kogoś. Dzień dobry Państwu, Bartosz Siwacki, Politechnika Białostocka. Jako student Wydziału Architektury jestem bardzo jakby zadowolony z faktu tego, że miasto chce uporządkować taki historyczny teren, jaki jest Las Wierzyniecki i rezerwat. No i wynika to w sumie tak naprawdę z naszej historii miasta. Tak? Każde szanujące miasto będzie propagowało swoją historię, jeżeli chodzi o układy barokowe tych ścieżek czy dróg No przepraszam, proszę nie przeszkadzać. Jeżeli Pan chce się wysłowić, to proszę później to. No. Jeżeli chodzi o sam układ parku, cieszy mnie to, że zostało to zawarte, nie stworzona została żadna koncepcja, powiedzmy, łuczkowa czy jakiejkolwiek innej formy, że chcemy się cieszyć naszą historią miasta i że będziemy to dalej kontynuowali, bo na przykładzie innych miast w Europie czy gdziekolwiek na świecie takie układy się sprawdzają i bardzo pozytywnie wpływają na funkcjonowanie tej strefy. I jeżeli chodzi o pytanie do miasta, to czy jeżeli kiedykolwiek to prowadziło do wycinki drzew, czy jakiekolwiek zmiany, jeżeli chodzi o tutaj walory środowiskowe, czy istnieje możliwość ewentualnie tą samą ilość drzew, jakie zostałyby ścięte, czy cokolwiek zostałoby naruszone, żeby ponownie zasiać jako nowe drzewa, aby zasadzić, aby powiedzmy w jakikolwiek sposób rekompensować tą stratę, jeżeli chodzi o ilość drzew. Dziękuję.
Też Państwu mogę od razu odpowiedzieć. W tej chwili trwa rewaloryzacja, rewitalizacja Parku Konstytucji 3 maja i w tym miesiącu jeszcze, w marcu i w kwietniu zostanie posadzonych 109 drzew w Lesie Zwierzynieckim, a plany dalszych nasadzeń są cały czas realizowane i przygotowywane. Także myślę, że nawet w tym roku posadzimy znacznie więcej drzew i to dużych, to zapraszam do Parku Konstytucji 3 maja, dużych drzew, i które mogą być równie wartościowe jak te, które ewentualnie usuniemy. Urosną tak duże? Jeżeli im pozwolimy, no tak. Mamy kolejne pytanie, bardzo proszę. Bogusław Dębski, Radny Sejmiku. Z tej rozmowy krótkiej wynika jasna sprawa, że tutaj chodzi o w zasadzie skomunikowanie dwóch części uniwersytetu, a reszta to są takie, bym powiedział, ozdobniki, które są tutaj wypowiadane. I nie usłyszałem tutaj w tej nowej koncepcji, o ile drzew, na ile drzew się wytnie po prostu, żeby tą ścieżkę przeprowadzić. Druga sprawa, co mnie niepokoi, bo tak, najpierw powiedziano, że są materiały naturalne, które tam będzie to robione i tak dalej, ale później pan dyrektor zaczął opowiadać, jak to w zasadzie będzie, że to będzie taka no, prawdziwa droga utwardzona, z pewnymi poboczami, ze stacjami na rower i tak dalej. To będzie miało zupełnie inny charakter niż ten filik, taki jest bardzo naturalny. Uważam osobiście, że ten las jest zaniedbany i trzeba było go przede wszystkim przywrócić do tego pierwotnego założenia, wyciąć samosiejki, gdzie one przeszkadzają i tak dalej. Natomiast taka ingerencja, którą zaprezentował tutaj pan dyrektor, mnie osobiście nie odpowiada, bo to po prostu powstanie deptak. A chyba nie o to chodzi. Panie radny, ja może odpowiem, to było na naszym poprzednim spotkaniu prezentowane niemal połowa kompleksu, to nazywa się Las Zwierzyniecki. W okresie wojny została kompletnie wycięta. Znaczna większość drzew, które tam są, to są właśnie samosiejki. Dziękuję, że pan uznaje, że takie drzewa ewentualnie można usunąć. Ale ja mówiłem słusznie. Ale zaraz spadłeś na. Nie, no pan po prostu się inaczej myślał. Ja mówiłem, że pewne było założenie. My powinniśmy odtworzyć, co tego są założenia, nie? Proszę Państwa, jak pan pozwoli, to odpowiem. Tak jak mówiłem, te ścieżki będą zbudowane z materiałów naturalnych. Mam dla Państwa przygotowane, będziecie mogli sobie Państwo, to jest z projektu budowlanego, który został już właściwie wykonany, będziemy chcieli go teraz zmieniać. Są materiały, z których wynika w jaki sposób. Naturalne kruszywa, a na teren, ponieważ to jest teren grząski i tam należałoby te nowe ścieżki po wymianie częściowych gruntów złapać w jakieś obramowanie, żeby to się po prostu nie rozjechało, nie zostało zniszczone, żebyśmy nie musieli za rok czy za dwa robić tego od początku. I tylko tyle. Tutaj nie będzie, tak jak powiedziałem, żadnych powierzchni utwardzonych w sensie beton, polbruk czy jakiekolwiek inne substancje, materiały naturalne, takie, które w naturze występują i nic więcej. To nie powiedziałem o stacjach rowerowych, powiedziałem o tym, że będą stojaki na rower, bo my dedykujemy ten teren wszystkim mieszkańcom Białegostoku i studentom i osobom, które będą przemieszczały się na pieszo, do tych, którzy będą chcieli biegać tam, zresztą w tej chwili biegają i również do matek z małymi dziećmi, z wózkami, które w tej chwili nie mają szansy tam wjechać, a będą chciały sobie wjechać i odpocząć na łonie na trochę, posłuchać śpiewu ptaków i poczytać gazetę. Do wszystkich. Więc w tej chwili stan jaki jest, a byłem tam wczoraj, byłem tam dzisiaj, nie da się na niektóre ścieżki wejść. Nie da się. Więc chcemy to utylizować. Jeszcze raz panu powiem. Na tym fragmencie to będzie kilkadziesiąt drzew i to będą głównie, podkreślam głównie, to będą drzewa o niewielkiej średnicy. Wszystkie to są samosieńki, ale tam panu chyba chodziło o takie drobne, jeszcze drobniejsze drzewa. Około kilkadziesiąt drzew, to trzeba po prostu tych nowe, więc trzeba to policzyć. Mogą się nam zdarzyć jakieś drzewa troszkę większe, ale idea jest taka, żeby ta ścieżka była prosta, żeby ona była utwardzona. To jest 4-metrowa ścieżka, proszę Państwa. W tej chwili, jak ja pokazywałem na tym zdjęciu, ona w niektórych miejscach też ma około 4 metry. Nic tutaj się nie będzie działo. Takiego złego, żeby tam powstało jakieś zakłócenie czy zniszczenie tego terenu. Kolejne pytanie. A co,
Robert Andraka, Herwidok i jednocześnie komitet. Chciałbym powiedzieć, że ścieżkami nie da się przejść, panie dyrektorze, ponieważ tam codziennie jeździ Straż Miejska i zrobiła kolejne. To tak na marginesie. Ale moje pytanie brzmi do pana rektora. Jak pan zamierza kontrolować 2000 studentów, które będą codziennie chodzić, tak jak z założenia rozumiem, będą codziennie chodzić tymi ścieżkami, tą ścieżką poświerkowej? Pan uważa, że to nie wpłynie w ogóle na ekosystem, na nic, że studenci nie będą wyrzucać papierków, będą grzecznie chodzić, ścieżką przejdą, nie będzie tam puszek z piwem, nie będzie butelek z piwem i tak dalej. Jeżeli pan to zakłada, to pan jest idealistą, bo ja tego tak nie widzę. Widzimy, co się dzieje po meczu. Każdy, kto chodzi na mecze, leżą puszki, leżą butelki. Studenci w sobotę i w niedzielę zrobią sobie tam piknik, party. Do tej pory przychodzą tam i rozpalają ogniska, o czym często informowana jest Straż Miejska, bo ja tam często chodzę. Więc jak pan zamierza kontrolować? Jakie pan zajęcia dodatkowe w weekendy wymyśli dla studentów, żeby oni tam w tym parku nie pili, nie palili, nie jarali trawy? Powie pan mi to, jeżeli pan mi to zagwarantuje, powiem super, robimy tą ścieżkę. Utrzymując się w konwencji pana wypowiedzi, powiem tak, zagwarantuję. Zagwarantuję. To jest pytanie, jest odpowiedź, natomiast na poważnie. Proszę państwa, ci studenci tak tam są. I tak oni będą. I oni tak i tak będą chodzili. To nie jest tak, że oni będą poruszali się po innych miejscach. Będą chodzili po tych, sami sobie te ścieżki wydepczą. To w takim razie może lepiej właśnie przygotujmy tą ścieżkę taką normalną, oświetloną, z ławkami, odpowiadając na śmieci, z koszem na śmieci. I to będzie normalne. Zresztą, proszę państwa, o czym my mówimy? My mówimy o jednej ścieżce przez las pomiędzy obiektami uniwersyteckimi, gdzie jest kilka tysięcy studentów. Jak my tej ścieżki nie zrobimy, to ona i tak powstanie. I ona powstanie dokładnie w takim kształcie, jak pan opisuje. Czyli nikt nie ma światła, nie ma ławki, nie ma kosza. Jest taki burz, w którym można, wydaje się, robić wszystko. Wtedy, kiedy będzie ta ścieżka, wtedy, kiedy będą patrole policyjne, wtedy, kiedy będzie można normalnie się komunikować, sytuacja będzie normalniejsza, tak? Od czego? Dzień dobry państwu, panowie prezydenci, panie dyrektorze. Radek Puśko, mieszkaniec Białegostoku, lubię jeździć tam na rowerze, tak się przedstawię, i spacerować. Ja bym chciał na początku podziękować za spotkanie. Mam nadzieję, że w miłej, spokojnej atmosferze będzie przebiegało, że w takiej atmosferze się rozstaniemy. I teraz mam dwa pytania i jedną refleksję. Pytanie pierwsze do pana dyrektora. Pan użył na początku stwierdzenia, że koncepcja jest ostateczna na dzisiaj. Bardzo bym prosił o doprecyzowanie tego, co znaczy na dzisiaj i czy przypadkiem nie planujecie państwo, żeby ona na przykład jutro się zmieniła. Bardzo mi zależy na odpowiedzi na to pytanie. Kolejna sprawa. Tu się pojawił tekst o tym, że nawiązujemy do baroku, do historii tego, jak to wyglądało właśnie w tamtych czasach. To ja mam pytanie, dlaczego nikt nie odnosi się w podobny sposób właśnie historyczny na przykład do Boyer, ulicy Młynowej albo do Elit? Myślę, że to by korespondowało właśnie z takim stwierdzeniem. I bym chciał się jeszcze odnieść do słów pana profesora Etala, który właśnie wspomniał o Jagiellonii i o tym, że zostają śmieci. To powiem w formie refleksji, to może warto zaprosić klub do partycypacji w sprzątaniu na przykład, nie wiem, żeby się dorzucał klub do wspólnej kasy, żeby ten park, żeby ten las był czystszy. Dziękuję bardzo. Odpowiadając na pana pytanie pierwsze, koncepcja aktualna na dzisiaj, bo to jest na dzisiaj koncepcja do dyskusji. My nie mamy na dzisiaj, tak? Jak państwo będziecie mieli jakieś dodatkowe pomysły albo w wyniku naszego spotkania, tej naszej dyskusji wyniknie coś, to będzie kolejna koncepcja. No, na dzisiaj mamy jedną. Dla mnie ta koncepcja, którą pan prezydent wczoraj zgłosił na sesji i upublicznił, to jest koncepcja bardzo kompromisowa, która rozstrzyga właściwie interesy wszystkich stron. Tutaj uczelnie pan profesor wyraził się na ten temat, tak? Powiedział, że uczelnie będą zadowolone takim rozwiązaniem. Chociaż tamto rozwiązanie było inne, tak? Może lepsze, ale to jest wystarczające. I to jest jakby odpowiedź nasza. Innej koncepcji na dzisiaj nie ma. Za chwilę, ja tylko dwa zdania dosłownie do pana Radosława Puszko odnośnie Boyer. Wczoraj na sesji Rady Miasta był głosowany plan zagospodarowania przestrzennego między innymi rejonu Ryskiej i Łąkowej. Plan, który zakładał chociażby to, by w tym miejscu miasta powstały i tereny zielone, i powstało przedszkole, i przestrzeń publiczna była uporządkowana. Byśmy nie mieli sytuacji takiej, że na dziko, że powstają tysiące
tysiące mieszkań na przestrzeni będącej własnością deweloperów. Niestety radni, o czym pan doskonale wie, w tym przypadku zagłosowali przeciwko temu planowi. I to oznacza, że niestety ta część miasta, która przez jednego z deweloperów nazywana jest Nowymi Bojerami, będzie wyglądała w sposób mało przyjazny potencjalnym osobom, które będą tam mieszkały. Kolejne pytania państwo mają? No, jeszcze Mujawa i Leonidy padły. Skoro już ja myślę, że powinniśmy się skoncentrować na kwestiach związanych ze zwierzęcem i z budową ścieżek. Czy w temacie zwierzęca i budowy ścieżek w takim razie państwo mają pytania? Tak, no to ja chciałem. Co z elektrycznością? Bo tu padło, pan coś wspomniał znowu o elektryczności, a o ile wiem, jej chyba już nie powinno być, tak? Państwa, budowa czegokolwiek na tym terenie bez poprawy bezpieczeństwa nie ma sensu. Więc my zakładamy, że te ścieżki główne, które państwo macie na slajdzie, będą oświetlone. Jest w projekcie budowlanym projekt elektryczności na tym terenie. Inaczej to nie ma sensu. Proszę państwa, tam jest taki fragment, ten pokazywałem, gdzie te ścieżki wchodzą w teren rezerwatu. Jeżeli nie dostaniemy zgody od generalnego dyrektora ochrony środowiska na ustawienie tam słupów oświetleniowych, które są specjalnie zaprojektowane w taki sposób, żeby nie ingerować w przestrzeń, tylko żeby po prostu snop światła był skupiony na ziemi. One są rozstawione zgodnie z projektem rzadziej niż zazwyczaj się to robi przy oświetlaniu dróg pieszych czy rowerowych i będą wyłączane w okresie nocnym. Czyli wieczorem będą służyły, wieczorem, później wieczorem będą służyły na tym fragmencie jako oświetlenie do poprawy bezpieczeństwa, w nocy będą wyłączane automatycznie. Jeżeli otrzymamy zgodę na budowę tego typu oświetlenie. Natomiast pozostałe ścieżki na terenie Lasu Zwierzyńskiego planujemy wybudować oświetlenie. Inaczej nie ma sensu ta nasza inwestycja. Czy można, panie dyrektorze? Proszę państwa, żebyśmy się dobrze rozumieli. Rezerwat, bo tu jest granica rezerwatu. Te ścieżki przebiegają poza rezerwatem. Dobrze byśmy na dzisiejszym spotkaniu unikali takiego rzucenia stwierdzeń bez komentarza i że coś jest w rezerwacie. Rezerwat jest tutaj. Ścieżki przebiegają poza rezerwatem z wyjątkiem tu dwóch krótkich, kilkudziesięciometrowych odcinków. Ta ścieżka przebiega wzdłuż granicy rezerwatu. Tam przebiega wewnątrz rezerwatu. Proszę pana, zgadzam się. I tu również wewnątrz rezerwatu. Zgadzam się, ale chciałbym wrócić do jeszcze jednej wypowiedzi. Ten las jest częścią miasta, a my wszyscy jesteśmy mieszkańcami, którzy mają prawo do korzystania. Ten las nie jest własnością pojedynczych mieszkańców, nie jest własnością Urzędu Miejskiego ani Prezydenta, jest własnością gminy, a gmina to my wszyscy. Bierzmy pod uwagę możliwości korzystania z takiego miejsca wszystkich osób. Kolejne pytania? Może dajmy tej szansę. To przepraszam, ja się zgłaszałem, miała być jakaś kolejka, miałem być za Robertem Andraką, już dwie osoby pani przepuściła. Mogę bez mikrofonu, ale... To może zacznę bez mikrofonu, bo jak zacznę mówić, pani mi odbierze mikrofon. Widzę, ja bo... będę trzymała. No, pani będzie trzymać mikrofon, także w razie czego to będę kontynuować bez mikrofonu. Rafał Kosno, Federacja Zielona. Pytanie moje jest takie. Dlaczego Urząd Miasta w pierwszej kolejności nie realizuje od wielu lat odwlekanego projektu bulwarów nad Rzeką Białą w samym centrum miasta, ulica Jurowiecka, gdzie po prostu trzeba nie wycinać drzewa, tylko myślę posadzić zieleń, wykonać te alejki, no to jest po prostu znacznie bardziej chyba ważniejsze dla mieszkańców i dla osób spoza Białegostoku, które widzą. Nie na temat, jasne. Dobrze, to na temat jeszcze powiem tak. Tutaj była mądra wypowiedź na poprzednim spotkaniu, że cała nazwa Zwierzyniec wzięła się stąd, że było to właśnie siedlisko, schronienie zwierząt. Więc to, że ten las jest taki trochę dziwny, dziki, zaniedbany, zapuszczony, to jest właśnie moim zdaniem zgodne z zamierzeniem historycznym. Mamy tą zagospodarowaną część do ulicy, do tej czteropasmowej ulicy.
Tam są latarnie, są chodniki polbrukowe, więc moim zdaniem po prostu warto podzielić ten las właśnie w ten sposób. Część osób lubi właśnie takie tereny spacerowe, które już mamy i wcale tam, myślę, w okolicach zoo szału nie ma pod względem ludzi, więc ta druga część równie dobrze dla mnie może być właśnie dzika, niezagospodarowana. I właściwie ostatnia kwestia, którą chcę tu poruszyć, to moim zdaniem, proszę Państwa, ta dyskusja i w ogóle ta dyskusja nie ma zupełnie sensu. Dlaczego? Ponieważ artykuł 24 Kodeksu Postępowania Administracyjnego mówi, że pracownicy urzędu podlegają wyłączeniu ze sprawy dotyczącej szefa tego urzędu. Prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski, oprócz tego, że jest prezydentem Białegostoku, jest jednocześnie pracownikiem uniwersytetu. Najpierw mieliśmy koncepcję robienia jakichś ścieżek niby dla dobra mieszkańców, teraz mamy koncepcję, która już Państwu mówią, ma służyć dobru uniwersytetu. W związku z czym, po prostu Państwo, jako pracownicy urzędu, panowie wiceprezydenci, zgodnie z prawem, nie mają prawa zajmować się sprawą dotyczącą miejsca pracy, zatrudnienia swojego szefa. Obawiam się, że Pan też luźno interpretuje prawo obowiązujące w Polsce i tak nie przedstawia w sposób zupełnie obiektywny, zgodny z systemem faktycznym. Pierwsza sprawa, od samego początku mówiliśmy, że koncepcja jest związana z połączeniem uczelni i udostępnieniem Lasu Zwierzynieckiego wszystkim mieszkańcom Białegostoku. Mówię to z całą stanowczością, bo pamiętam, co mówiłem. Pańska wypowiedź sugeruje pewne rzeczy, no tematy takie, którymi powinni się zająć w pewnym momencie raczej prawnicy, bo nie mam pewności, czy ma Pan rację. Tu mamy Pana rektora uniwersytetu. Może się ustosunkuje? Oczywiście nie ma Pan racji. Prezydent musi realizować pewne zadania gminy jako takiej. Oczywiście musi wsłuchiwać się w to, czego najlepszym przykładem, że tak robi, to, co mieszkańcy gminy obchodzą. Proszę Państwa, mieszkańcy Białegostoku to również 50 tysięcy studentów. 13 tysięcy studentów na uniwersytecie. Proszę Państwa, kilka tysięcy osób prosi o to, żeby mieć cywilizowane przejście pomiędzy jednym kampusem a drugim, jedną ścieżkę, która będzie oświetlona i która zapewni im bezpieczne poruszanie się po tym terenie. To chyba nie jest taka prośba jakby za daleko idąca. Nie chcemy, broń Boże, niszczyć czegokolwiek, co jest związane z ochroną środowiska. Proszę Państwa, my tam mamy 30 hektarów ziemi. My to chcemy zagospodarować bez wycinania drzew. Ja mówię o terenie już uniwersyteckim, który jest obok kampusu dużego. My chcemy tam zlokalizować obiekty sportowe dostępne dla wszystkich mieszkańców. To w zamian, a jeszcze raz powiem, o co my prosimy? O jedną ścieżkę, która będzie łączyła dwa kampusy i umożliwi kilku tysiącom studentów, no oczywiście oni bez przerwy nie będą chodzili, ale jeżeli już się będą poruszali, to normalne przemieszczanie się z punktu A do punktu B, a to przemieszczanie się jakby, no i tak będzie miało miejsce. Co do kwestii prawnych. Oczywiście prezydent nie musi się wyłączać ze spraw, które dotyczą zagospodarowania terenu miejskiego. Prezydent nie może się wyłączać z takich spraw. Trzeba rzecz. To nie jest tak, że to jest w interesie uniwersytetu, jeżeli już. Proszę Państwa, a cóż to jest uniwersytet? To jest część miasta, czy uniwersytet? Jakże ważna część miasta. Bez uniwersytetów miasto dużo traci. I teraz te uniwersytety proszą o drobną rzecz, jedną ścieżkę, która będzie łączyła te dwa kampusy, oferując w zamian różne inne jakby obiekty, które my zlokalizujemy na własnym terenie już naszym, z którego wszyscy mieszkańcy gminy będą mogli korzystać. No, proszę Państwa, namawiam Państwa na to, żebyście Państwo się na to jakby zgodzili, w sensie przyzwolenia, bo to nie jest taka wielka prośba i to nie jest prośba o jakieś straszne rzeczy, a broń Boże, nie jest to prośba o to, żeby wycinać las. Czyli absolutnie. Reszta ścieżek jest tam obojętna. Znaczy nie jest tam obojętna, bo ja też jestem za koncepcją, to jest świetna koncepcja odtworzenia założeń jeszcze barokowych Granickiego, prawda, opracowanych przez pana, czy teraz świeżo opracowanych przez pana Tureckiego, prodzika na Wydziału Architektury. To jest fajna koncepcja, ale jeżeli ta koncepcja nie będzie miała przyzwolenia państwa, ja rozumiem, mieszkańców, to ona oczywiście nie będzie realizowana. To szkoda, ja osobiście jestem za tym, żeby ta koncepcja była realizowana, ale no cóż, jeżeli jest to opinia publiczna inna, trzeba się w nią wsłuchiwać. Ale proszę Państwa, posłuchajcie Państwo też studentów, którzy o to też proszą. Chcą się po prostu jakby bezpiecznie przemieszczać. Pozwólcie Państwo na to. Dziękuję. A może jakieś propozycje Państwo mają co do tych rozwiązań?
Proszę Państwa, tutaj Pan Rektor nazwał rzecz po imieniu. Ja dziwię się jednej sprawie tutaj, co to wyszła z tej dyskusji, co przedstawia urząd. Mianowicie Państwo mówicie, że macie projekt, macie chyba już wykonawcę, a jednocześnie nie są załatwiane rzeczy formalne, mianowicie zgoda konserwatora przyrody na wykonanie, ingerencję w tą część, która jest chroniona. Wydaje mi się, że to jest nawet niezgodne z prawem, jeżeli takie, już tak daleko sprawy zaszło, a nie ma tej zgody formalnej. Dlatego też uważam, że trzeba się skupić w tej chwili faktycznie na tym, co mówił rektor Uniwersytetu, czy na to może być, na taką ograniczoną ingerencję zgoda, a resztę po prostu naprawdę zostawić w tej chwili, bo to jest sprawa bezprzedmiotowa, tam nie można wejść. Dokąd będą te ścieżki prowadziły? Tak, przez las i dojdą do rezerwatu i będzie w tym pewnym momencie szlaban i dalej już nie, one będą prowadziły donikąd. No to jest jakaś i będzie przerwana inwestycja, no bo tak to wygląda, że pan tutaj zastępca Jóźwiak mówi, że no na tam nie mamy zgody, no byśmy doprowadzili, tam jest rezerwat, nie ma zgody i tak dalej, więc myślę, że się buduje już coś od początku do końca, a nie tylko jakiś fragment, więc bym prosił, żeby się skupić, czy tutaj obecni zgadzają się na co. Ja rozumiem to dążenie do uniwersytetu, do połączenia. Prezydent już jak odpowie. Ja od razu się odniosę. Poszedł pan stanowczo. Poszedł pan stanowczo za daleko i nadinterpretuje pan fakty, starając się na coś zasugerować, co nie jest zgodne z prawdą. To, co Państwo widzicie tam na ścianie, to jest propozycja, to nie jest jeszcze plan, wykonawcy jeszcze nie ma. Dodam jeszcze jedno słowo. Oświadczam. Proszę nie nadinterpretować spraw, nie dopowiadać tym w miejscu, kiedy czegoś po prostu nie ma i nie zapadły żadne decyzje. I co więcej, Pan o tym dobrze wie. Nie wiem, proszę pana, się dowiedziałam od pana dyrektora, że trzeba będzie ograniczyć, że jest już jakaś umowa z tym. Nie ma żadnej umowy, proszę nie dopowiadać słów, które nie mają pokrycia w faktach. Proszę pana, niech pan po prostu, niech tutaj pan też nie kota ogonem nie tutaj nie wykręca, bo pan dyrektor oczywiście mówi, że trzeba będzie na nowo negocjować z wykonawcą, to znaczy wykonawca jest. Nie ma, oświadczam, nie ma żadnego wykonawcy, ja proszę rozumiem, państwa, to jest nadinterpretacja pana radnego. Ale dlaczego drzewa są oznaczone na pomarańczowo do wycinki w takim razie w terenie? To jest problem. Wszystko do tworzenia jest, co panowie mówili. I w tej chwili, że zmieniacie zdanie, no to jest inna historia, to nie, zresztą za dobrze o was nie świadczy. Tutaj było pytanie, propozycja. Tomasz Kułakowski, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Może ja nie jestem ornitologiem zawodu, tylko ornitologiem amatorem. Też często w parku bywam, nie tylko z lornetką, ale też biegam. Mam jedno pytanie takie praktyczne, bo ścieżka, która jest teraz planowana, wyjdzie na tereny niezabudowane. Nie wiem, czy to będzie wygodne dla studentów. I druga sprawa, ulica 11 listopada. W planach podobno było zamknięcie tej ulicy. Ja też uważam, że tu jest jeden problem związany z dość dużym ruchem. Czyli studenci, którzy wychodzą z kampusu, no przechodzą dość ruchliwą ulicę. Aktualnie tam nie ma żadnego przejścia dla pieszych, nie ma niczego. Także takie dwie sprawy. Odpowiadając na pana pierwsze pytanie, to mogę powiedzieć tak, że tą ścieżkę prowadzimy po przedepcie, który istnieje po to, żeby ingerencja w las wierzyniecki, czyli te wycinanie drzew, te brutalne rzeczy, które tam w wyniku tej budowy, mówię w cudzysłowie, będziemy robić, żeby one były jak najmniejsze. Oczywiście można tą ścieżkę wytyczyć inaczej. My poprzednio mieliśmy inną propozycję, kiedy tak to skomunikowanie naszym zdaniem, w naszej opinii byłoby znacznie lepsze, ale Państwo nie zgodziliście się, nie chcecie Państwo się zgodzić, nie chcieliście Państwo zgodzić na tamtą propozycję, więc znaleźliśmy kompromisową propozycję, która załatwia problem skomunikowania uczelni i jednocześnie bardzo niewielkim stopniu ingeruje w naturę, w las. Dlatego mówię, myśmy znaleźli ten przedek, który, tak jak pan profesor mówił, on funkcjonuje i będzie funkcjonował bez względu na to, czy my tą ścieżkę wybudujemy, czy ona pozostanie w takim stanie, jak jest. Dlatego ten przedek gwarantuje, że po pierwsze, on został przez studentów wydeptany
czyli pasuje ta droga im, tak? I oni sami sobie tą drogę wybrali, to jest po pierwsze. A po drugie gwarantuje to, że tych drzew, które trzeba będzie usunąć, nie będzie 570 jak w poprzedniej propozycji, tylko będzie kilkadziesiąt. I to będą głównie drzewa niewielkie. Kilkadziesiąt to kilkadziesiąt. Może być 80, może być 20. Jeszcze tego nie wiemy. Będziemy starali się w wyniku naszych prac, jeżeli będzie taka Państwa zgoda, to będziemy starali się tak zrobić tą szyszkę, żeby ta ingerencja była jak najmniejsza. Konieczne, że tylko drzewa, które będą konieczne do usunięcia, zostaną usunięte. Może zmieniaj nazwiska najpierw, a później o sobie w formie żartu. Elżbieta Zubrycka, ostatni Mohikanin Białegostoku, a wnuki w Warszawie nas nazywają dinozaury. Więc należy do tej grupy dinozaurów w terminologii młodzieży polskiej. Ja mam krótkie pytanie. Panie dyrektorze, panie prezydencie, ja kilka dni temu weszłam do zwierzyńca, mego kochanego zwierzyńca i dostałam szoku nerwowego. Ja się leczę w tej chwili. Proszę mi odpowiedzieć krótko i węzłowato. Kiedy pan uprzątnie te wiatrołomy, które są z rozsadnikiem komarów i innych pasożytów na cały zwierzyniec zabranickich. Ja mam uprawnienia przewodnika i pilota wycieczek. Oprócz tego, że kłaniam się panu, panie rektorze, na emeryturze, starszy wykładowca Uniwersytetu i Politechniki od 92 roku. To jest moje miasto. Kiedy pan uprzątnie te wiatrołomy i ja tam w zwierzyńcu powiedziałam, wtedy pana, panie rektorze, zastępca zastępował. Tam wychowałam dwoje dzieci. Wpierw w wózku woziłam, i tu są moi sąsiedzi z ulicy z Tysiąclecia, z ulicy Wesołej Wody Jockiego i inni. Później dzieci jeździły na rowerkach, na trzech kółkach. Później jeździły na prawdziwych dla dorosłych i dla młodzieży. Panie dyrektorze, pytam się kiedy? Ja to może proszę pozwolić panu dyrektorowi odpowiedzieć. Działa, tylko coś przez chwilę nie zadziałało. Kiedy pan wiatrołomy, siedlisko pasożytów i komarów, wtedy nie trzeba będzie sprowadzać i kupować nietoperze, ptaki. Dajmy odpowiedzieć panu dyrektorowi. No właśnie, to jest problem, który też powinniśmy brać pod uwagę, planując nasze działania w przyszłości. Ten teren rzeczywiście jest terenem również upamiętniającym pewne zdarzenia historyczne, bardzo przykre dla naszego miasta, kiedy uprzątnę. Na terenie rezerwatu nie mam takiej możliwości, żeby uprzątnąć, no to jest na terenie lasu, tam gdzie będzie możliwość, to te wiatrołomy są. Zresztą one są w ramach tak zwanej gospodarki leśnej, która budziła na poprzednim spotkaniu takie duże emocje. Te drzewa są usuwane, również są przyrzedzane, żeby właśnie nie było takiej sytuacji, że jest po prostu wilgotno, że te komary się tam mnożą. Natomiast mówię, no, na terenie rezerwatu nie mamy takiej możliwości. Każde drzewo, które się przewróci, musi leżeć, musi stanowić materię murszającą, na której rozmnażają się różnego rodzaju organizmy żywe. A gwoli wyjaśnienia, już bez mikrofonu. 30 lat uprawiałam, panie rektorze, i tu zgromadzona młodzieży do pana działkę. Od 7 lat ten segment, gdzie miałam tą działkę, leży jako podłogi są. Zbudowaliście kampus, ale panie rektorze, 27 października, kłaniam się Urzędowi Miasta, 27 października ubiegłego roku z mojej inicjatywy powstał pomnik ofiarom komunizmu na 11 listopada. Ja w zwierzyńcu powiedziałam, w
byłam w IPN-ie. Jeżeli będziecie ścinać drzewa albo karczować, spójrzcie, czy tam nie ma zwłok. IPN swego czasu udowodnił, że tam było, a ja to widziałam z mamą, ja miałam 9 lat, proszę Państwa, kiedy wróciłam z Syberii po 6 latach, jak rozstrzeliwano ludzi, IPN udowodnił, że tam w tym zwierzyńcu i w solnickim lesie zginęło około 300 rozstrzelanych osób było. Panie rektorze, pan obiecał coś tam, gdzie ja widziałam rozstrzeliwanie. To tam, gdzie na brzozowym zagajniku, w tym brzozowym zagajniku przy 11, przy ulica się Letniska nazywa, tam właśnie na brzozie i na innych drzewach miejscowi. Nie odnoszcie się. Metaloplastyki Matki Boskiej Ostrobramskiej zawieszają. Pan w pewnych wywiadach obiecał, że tam w tym będzie skwer i będzie kaplica akademicka. To tak woli informacji. Już skończyłam. Ja tylko zadałam pytanie. Proszę Państwa, był jeden, ja byłam u pana Stankiewicza i nie ma żadnego zwierzyńca w rejestrze zabytków. Pan Stankiewicz, obecny konserwator miejski, mi odpowiedział wczoraj na to pytanie. Dziękuję za cierpliwość. Kolejny głos. Radek Puśko, obiecuję, że ostatni już dzisiaj raz. Mówiłem o tym, żebyśmy zaczęli i skończyli w miłej atmosferze tą naszą rozmowę i bardzo apeluję o to dalej. I mam nadzieję, że tak się stanie. Panowie prezydenci, ja powiem tak. Pojawił się pomysł wycięcia drzew. Była koncepcja, podejrzewam, że państwa zdanie, moim zdaniem również też zła. Zaprezentowaliście państwo nową koncepcję. Mówimy tylko o tej uliczce A3 z tego, co zdążyłem sobie zanotować, czyli od Świerkowej do 11 listopada. Ja powiem państwu tak panowie prezydenci, jeśli to zostanie zrealizowane w tej koncepcji, którą w tym momencie proponujecie, no to ja powiem, okej, no fajnie, jedna alejka, jeśli tych kilka drzew trzeba będzie poświęcić, ja to też jestem w stanie zrozumieć, może niekoniecznie pod linijkę, tak jak to tu jest narysowane, bo ja byłem w tym miejscu, ta ścieżka, mówiąc kolokwialnie, trochę zdziczała i meandruje między drzewami, więc to też warto wziąć pod uwagę, żeby tych drzew rzeczywiście, jeśli ma się poświęcić, to poświęcić jak najmniej. No nie wiem, no co mogę dodać, jeśli rzeczywiście tutaj będzie te kruszywo, tak, dokładnie, konkluzja, te kruszywo będzie, tak jak tutaj widzę na tym, nie jestem specjalistą tego, więc o tyle o ile, jeśli to powstanie w tej koncepcji i nie będzie tam wjeżdżała straż miejska z samochodami ciężkimi i zacznie to, mówiąc krótko, wyglądać, to ja nie widzę przeciwwskazań, żeby tą jedną ścieżkę doprowadzić do porządku i te pozostałe, które są też planowane. Więc tyle ode mnie, dzięki serdecznie i nie przeszkadzam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To jeszcze głos może ze strony Komitetu Społecznego, bo widziałam, że pani was zgłaszała. Dziękujemy panie Radku za wypowiedź i za taką konkretną odniesienie się do propozycji. Okay. A mógłbym osobiście? Nie będę rzucał, opisuję język. Halo. Będę też cicho starał się mówić. Tak. A może się pan przedstawić? Jestem Łukasz Wepachowski, były student. Okej. Sprawa tak naprawdę rozchodzi się nie o to, gdzie będą te ścieżki, tylko jak będą wykonane na chwilę obecną. Plany się zmieniają, jak widać. My do tej pory nie wiedzieliśmy tak naprawdę, nie mieliśmy żadnych planów co do tego, w jaki sposób one będą wykonywane. Widzieliśmy kropki na drzewach. I teraz pytanie zarówno do władz miasta, jak i też środowisk architektów, urbanistów. Czy w dzisiejszym cywilizowanym świecie istnieją metody na przeprowadzenie ścieżek, których nie trzeba, powiedzmy, co roku poprawiać, z pominięciem wycinki drzew? Ponieważ te ścieżki, właściwie ta jedna ścieżka, tutaj, ona właściwie istnieje. Kończy się właściwie gdzieś na tym etapie i tutaj skręca troszeczkę w lewo. Co żeście wyprostowali przy pomocy sprayi bardzo sprawnie. Pytanie, czy w dzisiejszym cywilizowanym świecie nie można w jakiś sposób ubić nawierzchni bez wjeżdżania, bo zakładam, że firma Strada, ta do pierwszej pięknej koncepcji, to jest firma, która ma doświadczenie w przyjeżdżaniu już po pilarzach koparką
później wywrotką, zdziera jakieś 30 cm gruntu, sypie kruszywo 15 cm, później jakieś 10 cm tłucznia i tak dalej. Pytanie, czy w dzisiejszym cywilizowanym świecie, który właściwie wraca do renaturyzowania, a nie do wycinania, trzeba o tym pamiętać, czy nie da się tego zrobić z poszanowaniem zarówno na etapie realizacji, no, jak i przed realizacją takich ścieżek. To jest nasza pierwsza wątpliwość co do światła. Światło oczywiście może się przydać na ścieżce, na przykład tu biegnącej, żeby studenci czuli się bezpiecznie, aczkolwiek trzeba pamiętać, że ta ścieżka, ona będzie używana, tak jak ja, będąc studentem do rektoratu, przychodziłem mniej więcej raz w roku. Dlatego używana będzie stosunkowo rzadko. Dużo istotniejsze z punktu studenta będzie miała znaczenie ta ścieżka, która prowadzi, tutaj mamy jakiś jeden przystanek autobusowy, z tego co wiem, natomiast tutaj wychodząc mamy automatycznie autobusów 6. Ta ścieżka, kiedy się... Co proszę? A4 ścieżka. Tak, A4. Kiedy się na tą ścieżkę wejdzie, widać tam zazwyczaj parę osób chodzących. Jest to najczęściej używana ścieżka na chwilę obecną już. Także w przypadku 2000 studentów, ja w ogóle nie wiem skąd jest ta liczba wzięta, ponieważ na chwilę obecną dane mówią, że uniwersytet ma 1600 studentów i to rozbitych... 16 tysięcy. 13,5 tysiąca. Aha. 13,5 tysiąca. No dobrze, to w takim razie to moje niedopatrzenie drobne. W każdym razie, powiedzmy, że to będą 2 tysiące, powiedzmy, że ta liczba jest do oszacowania, prawda? No, 2 tysiące ludzi będzie musiało dojechać przede wszystkim i wrócić. Każdego dnia, 2 razy dziennie. Dlatego pytanie, dlaczego studentów nie zapytaliście? Dlaczego nie wzięto pod uwagę jakichś alternatywnych rozwiązań i projektowania? Ale na sali są studenci. Ale jeszcze nie zapytaliście ich. To jest pierwszy raz, kiedy... Panie, studentem, a wy nie wypowiadajemy się za obecnych tutaj studentów. Ja też za dużo wypowiedzi za kogoś. Naprawdę. Nie, ja tylko chcę uświadomić, że niezbędnym byłoby zapytanie się i zasięgnięcie opinii różnych środowisk, projektując tak poważne rzeczy. I teraz tak, o ile oświetlenie jak najbardziej może się przydać w miejscach, gdzie właśnie studenci muszą się dostać późnymi wieczorami, godzinami wieczornymi. O, przepraszam, zagłoszę. Przepraszam, proszę mówić. Nie mam doświadczenia z takimi urządzeniami. Rzadko na karaoke chodzę, w przeciwieństwie do większości studentów. Co do oświetlenia. Natomiast oświetlenie w lesie to coś kuriozalnego. Do lasu się chodzi za dnia, a w nocy las śpi, dlatego jest lasem. Dlatego wystarczyłoby, żeby studenci sobie do lasu chodzili za dnia, a kiedy zajdzie taka potrzeba niezbędna, żeby przemieszczać się nocą, to będą mieli oświetlone ścieżki do powrotu do swoich miejsc spoczynku, prawda? To pierwsza sprawa. I także tak, potrzebne są na pewno jakieś konsultacje ze środowiskami architektów, urbanistów, wychodzących koncepcjonalnie w przód, a nie trzymających się tych niekoniecznie fortunnych schematów i koncepcji państwa. I w związku z tym uważam, że niezbędne byłoby powołanie zespołu jakiegoś opiniującego ten projekt, który powstał, jak mniemam, w 2 dni, albo właściwie jednej nocy. Brawo, bardzo dobre stwierdzenie. Na to by wychodziło, patrząc na kalendarz. W skład którego zespołu wchodziłyby środowiska naukowe, studenci, projektanci i Komitet Ratujmy Zwierzyniec. Dowiedzielibyśmy się wtedy, jako społeczeństwo, jako użytkownicy, w jaki sposób byłyby te ścieżki wykonane. Doszlibyśmy być może do jakichś wspólnych, sensownych rozwiązań, jakie wykonać, żeby tych drzew, no bo tak jak powiedziałem, właściwie jak się tam wejdzie, to naprawdę nie widać takiej potrzeby. Wystarczyłoby to ubić. Moim zdaniem trzeba dodać. To po pierwsze. Ale czy mógłby dać pan możliwość odniesienia się, bo bardzo dużo tematów pan porusza, jakbyśmy tak rozczłonkowali i dali także może innym osobom się wypowiedzieć. I ostatnia już sprawa. Chcielibyśmy też otrzymać gwarancję. Gwarancję.
gwarancje. Gwarancje co do tego, że, przepraszam, jeszcze głośno, co do tego, że ta koncepcja nagle nie zmieni się w inną koncepcję. Tak jak w przeciągu ostatniego tygodnia zmienialiście Państwo parę razy te koncepcje, tak nie chcielibyśmy, żeby to w dalszym ciągu ewoluowało w różnym kierunku i że jest to ostateczna koncepcja, jeśli chodzi o ilość tych ścieżek i... To właściwie było... Proszę pana, jeżeli można, to ja tak od ostatniego. Nie bardzo rozumiem, co pan rozumie pod pojęciem gwarancji. To jest raz. Gwarancje na piśmie, panie wiceprezydencie. Dokładnie. Proszę państwa, nie ma takiej formy jak gwarancja na piśmie. Czyli w każdej chwili możecie zmienić tą koncepcję, którą macie teraz. Proszę my się pana, zgadzamy na jedną ścieżkę, a wy przywracacie możliwość wycięcia 500. Nie, proszę pana, jest także coś takiego jak oświadczenie publiczne. Ja to w tej chwili mówię, to jest koncepcja, którą chcielibyśmy zrealizować, to jest raz. Dwa, część zespołu, a nawet bardzo duża część zespołu, o którym państwo mówicie, jest tutaj na sali, chociaż jak na mnie brakuje tutaj także chociażby wielu mamuś z dziećmi, bo proszę państwa, ten las nie jest własnością tylko tych siedzących na sali. Jest własnością niemal 300 tysięcy mieszkańców Białegostoku i nawet my tutaj zgromadzeni, jeżeli już rościmy sobie jakieś prawa, to do wypowiadania się, ale nie w imieniu wszystkich mieszkańców Białegostoku. Dlatego wnosimy o konsultacji społecznych. Jeżeli można, ja myślę, że tak, pierwsza sprawa, gwarancją, niech będą nasze słowa i to, że wypowiadamy to publicznie i to, już chwileczkę, pan radny Wojciech Korki, proszę pana, wczoraj powiedział to także pan prezydent Truskolaski, ja to dzisiaj po prostu potwierdziłem, wczoraj słyszeli też, usłyszała to Rada Miasta, trudno znaleźć bardziej wiarygodne, no i bardziej, no, większego, lepszego gwaranta w tym mieście. Druga sprawa, część tego zespołu już tu jest. Po to tu jesteśmy, także gdybyście państwo może chcieli no, dokładnie powiedzieć, kto jeszcze miałby wejść w skład tego zespołu, ale obawiam się, że się... Proszę pana, musielibyśmy tu jeszcze zaprosić kilkadziesiąt tysięcy rodzin z dziećmi. I kolejna rzecz, też odniosę się do pańskiej wypowiedzi. Mówi pan statystykami 2000 studentów, 13,5. A ja myślę, że ja już nie jestem studentem, ale bardzo chętnie pójdę tam ze swoimi dziećmi i czuję się przez pana wykluczony po prostu. Jeżeli można, w takim razie ja myślę, że odpowiedziałem pan radny Wojciech Korytkiewicz, który wczoraj jako przedstawiciel mieszkańców radny Rady Miasta Białegostoku był i myślę, że też powinien zabrać głos. Odpowiem na twoje pytanie, na żądania gwarancji, proszę państwa, jeżeli nie mamy do siebie zaufania, to dzisiejsze spotkanie nie ma sensu. Tak jak my nie żądamy gwarancji o poszerzaniu, to miejmy zaufanie. Ja to wielokrotnie walczyłem o drzewa, natomiast ta koncepcja rzeczywiście mnie przekonuje, bo zgadzam się też z panem profesorem. Wiem, że w tym momencie możecie mieć do mnie żal, ale jeżeli zostawimy to na dziko, to... Nie, proszę. Jeżeli to zostawimy na dziko, to szkody mogą moim zdaniem być większe. Zgadzam się z panem też co do formy tej nawierzchni, że trzeba to robić jak najmniejszą ingerencją w środowisko. Zgadzam się z panem Tomkiem, że tutaj bardzo by się przydało przejście dla pieszych, które sprawi, że, bo tu jest zakręt, bardzo szybko jeżdżą. Natomiast zgadzam się z panem profesorem i z państwem, że jeżeli ucywilizujemy to, nawet kosztem drzew, to będzie to z mniejszą szkodą dla środowiska, niż w momencie, kiedy zostawimy to na dziko, bo po prostu będzie wydeptywane. Tak jak państwo mówią, bo wy tam chodzicie, zarówno Robert, jak i pan, tam jest mnóstwo dzikich obozowisk, palone są ogniska, pite jest piwo, nad czym niestety boleję, bo to ostatni teren, gdzie można było spokojnie wypić piwo. No cóż, trzeba będzie znaleźć sobie inny teren, ale zgadzam się, że te zmiany powinny być. Mi się ta koncepcja bardzo podoba. Jestem za tym. Przy jak najmniejszej ingerencji. Ale jaka, dokąd koncepcja? Czy w takim razie moglibyśmy też prosić o wypowiedź studentów, bo już się ktoś za studentów wypowiadał dzisiaj kilka razy, a ja w górze widziałem, że jednak nie w taki sposób, jak oni sobie wyobrażają. Dziękuję bardzo. Pozwolę państwu, że nie będę wstawał, bo też mam tutaj trochę rzeczy zapisanych na kartce. Nazywam się Mateusz Adaszczyk, jestem przewodniczącym Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej.
Wczoraj mieliśmy okazję spotkać się jako przewodniczący trzech uczelni. Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. To nieprawda, że to się działo za plecami studentów. My dobrze o tym wiedzieliśmy i dlatego też wczoraj się spotkaliśmy, żeby to wszystko przedyskutować. Przede wszystkim chodzi tutaj o bezpieczeństwo tych naszych studentów, głównie studentek, które boją się często przechodzić tą ścieżką w nocy. Nie ma tam żadnego oświetlenia, jest tam błoto. Jeżeli mówimy tutaj o wszystkich ścieżkach, o tym, że to jest tak duża ingerencja w przyrodę, według mnie tutaj też padły słowa, że pani dzieci tam, przepraszam, że nie pamiętam, zmieniaj nazwiska, wyjechały i studiują w Warszawie, czy pracują w Warszawie. Według mnie powinniśmy jak najbardziej dbać o młodych ludzi, stwarzać im warunki, żeby tutaj zostali i przekonywać ich do tego, a nie utrudniać im życie, jeżeli jest to nowy kampus, który się będzie rozbudowywał, bo będzie. Łączy to też nas, Politechnikę Białostocką z kampusem Uniwersytetu. My też planujemy współpracę i rozwój tej kultury studenckiej. To, że jak padło stwierdzenie, studenci mają nie pić, nie palić i nie jarać trawy, to przepraszam bardzo, ale w imieniu jakich studentów pan to powiedział, nie mam pojęcia. Studenci, o których pan mówi, to chyba jakaś duża nisza. Tutaj słyszę bardzo sarkastyczne słowa. No, widocznie złych studentów państwo spotkali na swojej drodze, może to nie byli studenci. Na grzesznych wyglądacie, to prawda, zgadzam się. Ale ja spotkałem kiedyś się. No to cieszę się bardzo w takim razie. Naprawdę? Niepokojące. Niesamowite. Ja kończę się, nie ma trzech uczelni. W Białymstoku jest jeszcze jedna uczelnia i upomnę się o nią. Diecezjalne seminarium u nas i tam zawsze alumni przychodzili na spacery tą główną aleją aż do... Jeżeli chodzi o duszpasterstwo akademickie, to my oczywiście też u nas na każdej z uczelni propagujemy wychowanie w chrześcijaństwie. Ja tutaj nie widzę jakichś utrudnień. Także jeżeli tutaj też padła wypowiedź, że las powinien spać zimą, to ja tutaj takie stwierdzenie, że znaczy nie zimą, tylko nocą. Zimą ciemno się robi około godziny 15-16. Wtedy są jeszcze zajęcia dydaktyczne i studenci jakoś muszą wrócić. Także to też jest problem. Dziękuję bardzo. Ja bym myślał, że... Okej, ostatni głos i będziemy podsumowywać. Mamy wielki tydzień, pora do domu się zbierać. Robert Zmrzeka jeszcze raz. Więc ja panu powiem to wprost, bo pan może nie rozumie. Dlaczego studenci wyjeżdżają, pan mówi, lepiej, żeby tutaj zostali. Jak pan to sobie wyobraża, że oni tutaj zostaną, jak tu nie ma miejsc pracy? Proszę państwa, mówmy. Ale to już jest inny temat. Mówmy o zwierzęciu. Ale to chodzi tutaj teraz o zwierzęciec. Dobrze, chcecie tą ścieżkę, chcecie nią chodzić, chcecie nią przechodzić z uczelni do uczelni. Ja rozumiem, że wy chcecie przejść i my to doskonale rozumiemy. Ale dlaczego, na miły Bóg, musicie iść po utwardzonej, oświetlonej, z koszami, z pełnej alei? Czy to jest jakiś problem przejścia? Ja rozumiem, że studentki czują się niebezpieczne. Oświetlenie rozumiem. Nie widzę w tym żadnych przeciwwskazań. Ale podejdę teraz do tego. Po co studentom oświetlenie? Tu i tu. Do czego studentom ma służyć to oświetlenie? Tutaj rozumiem, bo tu jest połączenie 11 listopada Świerkowej. Czy to nie jest dodatkowe uzbrojenie terenu po to, żeby później wypuścić się gdzieś dalej? Bo to jest dodatkowe oświetlenie terenu. Pan prezydent mówił o tym, że jest taka sytuacja, że tam rodziny z dziećmi przyjdą i tak dalej. Rodziny z dziećmi, panie prezydencie, tam przychodzą, są cały czas. Nie wiem, czy pan tam bywał ostatnimi czasami, gdzie matki z wózkami jeżdżą. A to, co zostało rozjeżdżone przez Straż Miejską. Bo są kolejne, proszę pana, na dzień dzisiejszy tam, bo Straż Miejska jeździ tam codziennie po to, żeby Ewie zrobić zdjęcie, że spuściła psa, po to, żeby komuś innemu zrobić zdjęcie, kto spuścił psa. Po to jeździ Straż Miejska. I po tej nowej ścieżce Straż Miejska też będzie jeździć i policja też będzie jeździć. I też ją rozjeździ. Z jakiej kruszy w jej nie położycie, ono... To może dajmy szansę odpowiedzieć na te pytania. Proszę pana, myślę, że warto uspokoić emocje, bo mimo wszystko ja bardzo cieszę się z przebiegu tego spotkania, bo było tutaj dużo różnych opinii, naprawdę, od przede wszystkim dużej rozpiętości wiekowej, po naprawdę bardzo różne środowiska. Proszę panów, proszę pań, to ma być
miejsce do korzystania przez wszystkich mieszkańców Białegostoku. Nie przesuwajmy ciężaru teraz znowu na samych studentów. Tak jak mówiłem na samym początku, ten las należy do gminy, czyli do nas wszystkich. Dajmy możliwość korzystania w dobrych warunkach naprawdę wszystkim mieszkańcom Białegostoku i to nie jest niczyja prywatna własność. Nie ma ogrodzeń, to nie jest prywatna własność. Proszę pana, nie, pan prezydent nie jest właścicielem Białegostoku. Ale ma Białegostoku jesteśmy my wszyscy. Proszę państwa, mimo wszystko uważam, że dzisiaj zostało wypowiedziane bardzo dużo głosów. Usłyszeliśmy także głosy akceptujące w znacznym stopniu. Proszę państwa, nie możemy też przeciągać nieskończoność. Naprawdę, naprawdę nie możemy przeciągać nieskończoność. Proponowałbym jeszcze może dwa głosy osób, które wcześniej nie wypowiadały się, w tym naprawdę młodych ludzi. Dwa głosy tutaj później. Pani się pierwsza zgłaszała. Naprawdę powoli kończmy. Chyba że ktoś ma do zaproponowania naprawdę coś niesamowicie nowego, bo myślę, że opinie zostały wypowiedziane, przedstawione. Proszę państwa, będziemy udzielać głosu osobom, które wcześniej nie miały możliwości się wypowiedzieć. Więc ja proponuję proszę tutaj bardzo młodego człowieka i pana, który się zgłaszał, bo też nie miał okazji jeszcze się wypowiedzieć. Także ja chciałem coś nowego powiedzieć. Proszę ale szanowny pana, panie, pan już się wypowiada. Mam tutaj osoby, które jeszcze głosu nie zabierały, więc dajmy szansę innym zabrać głos w dyskusji. Dobrze? Ja też na początku się przedstawię. Paweł Szot, przewodniczący Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku. Chciałbym też tak krótko powiedzieć o takim projekcie, który my właśnie wczoraj z Mateuszem, przewodniczącym samorządu Politechniki Białostockiej i przewodniczącym samorządu Uniwersytetu Medycznego jakby poruszyliśmy, to znaczy projekt porozumienia samorządu studenckich uczelni białostockich. Będziemy pracowali nad tym, żeby współpracować coraz więcej, jakby realizować coraz więcej wspólnych projektów. Po prostu chcemy rozwijać kulturę studencką w Białymstoku, która obecnie no niestety ogranicza się, tak jak tutaj pan wspomniał, często do picia piwa i palenia trawy. Chcemy to zmienić jako samorządy studenckie. Naprawdę działamy dosyć mocno w tym kierunku. Na terenie kampusu Uniwersytetu w Białymstoku powstaje Uniwersyteckie Centrum Kultury i tak jak tutaj pan prezydent powiedział, nie chcemy, żeby te ścieżki były tylko dla studentów, ale chcemy do tego Centrum Kultury ściągnąć wszystkich mieszkańców Białegostoku i chcemy, żeby ta kultura studencka była dla wszystkich mieszkańców Białegostoku, a to skomunikowanie czterech uniwersytetów, czterech uczelni białostockich nam zdecydowanie w tym pomoże. I tu jeszcze co do tego, czy ta ścieżka rzeczywiście jest potrzebna między 11 listopada a Świerkową. Jest potrzebna, musi być oświetlona. Dzisiaj rozmawiałem ze studentkami z kampusu, konkretnie z Wydziału Fizyki, które wysiadają na przykład często z autobusu na 11 na Świerkowej, bo tam jest im po prostu wygodniej. Przechodzą przez ten las na Świerkową na 11 listopada i po prostu się boją tamtędy przechodzić wieczorami, kiedy kończą zajęcia. Dziękuję. Ale dla wszystkich mieszkańców zróbcie bulwary w pierwszej kolejności. Ludzie się boją chodzić z rzeki Białej. Proszę pana, mówimy o zwierzęciu. Tomasz Emilianczuk, absolwent Uniwersytetu. Do tych 2000 studentów, które przychodzą. Nie wszyscy wiedzą, ale na starym kampusie znajduje się sala gimnastyczna, na której studenci mają zajęcia. Jak również każdy student, który chce zostać nauczycielem, musi odbyć blok pedagogiczny, który ma zajęcia również w starym kampusie, na wydziale pedagogicznym. Jeszcze chciałbym poruszyć. Studenci często wysiadają przy ulicy Wiosennej. Tam jest autobus linii 11 i tam jest tylko jeden autobus czy dwa. Tam jest również nie za bardzo na chwilę obecną. I chciałbym jeszcze wrócić do planu. Na ulicy 11 listopada nie jest oznaczona na mapie, nie wiem czy państwo wiedzą, jest ścieżka rowerowa, pieszo-rowerowa. I tu w koncepcji nie została zaznaczona. I czy linia niebieska na mapie wzdłuż 11 listopada to będzie ścieżka obecna rowerowa, asfaltowa, czy to będzie z nowego tego kruszywa? I czy w związku z tymi... Czyli 11 listopada ścieżka nie będzie w jakiś sposób naruszona, czy koszy ustawione, czy... Jest istniejącą ścieżką i my w nią nie ingerujemy. To jest przedstawione tak dla pokazania ciągu całego. To, co mamy zamiar robić, jest pogrubione.
to, czego nie mamy zamiaru robić, ale nie jest... kawałek jest pogrubiony, a połączenie. To jest połączenie, no musimy to skomunikować. To jeszcze jest jeden głos, panie Katarzy. Dzień dobry, Katarzyna Dziedzik. Ja jeszcze jedną informację chciałam państwu dodać, zwłaszcza państwu, którzy mają wątpliwości, na ile ta komunikacja nowego kampusu z resztą Białegostoku, zwłaszcza tą częścią zlokalizowaną przy Świerkowej, jest potrzebna. Nie wspomniał tu jeszcze dzisiaj nikt o jednej ważnej instytucji, która już jest w nowym kampusie i kończy się jej przeprowadzka i za dosłownie kilka tygodni otworzy swoje podwoje dla wszystkich mieszkańców Białegostoku. To jest Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze. A żeby państwu podać przykład tego, na ile może być to istotne dla wszystkich mieszkańców miasta instytucja, powiem, że dwa tygodnie temu przez trzy dni mieliśmy tam gościnną wystawę, która przyjechała z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i przez te trzy dni odwiedziło to miejsce 1500 osób. I to byli mieszkańcy Białegostoku, nie studenci, żeby była jasność. Ale nie korzystali z tej ścieżki na pewno. A ile to będzie korzystać, jak powstanie? Dziękujemy bardzo za przybycie na dzisiejsze spotkanie. No dobrze, w takim razie proszę bardzo, inicjatorka naszego spotkania. Szkoda, że dopiero na końcu, ale jeżeli chce pani podsumować, będzie nam bardzo miło. Proszę państwa, jaki miałby być cel jeszcze spotkań, żeby pani mogła by nam przybliżyć? Dziś zostaliśmy po raz pierwszy zapoznani z planami. Tak bym to określił. Proszę państwa, cały czas podkreślam po to, żeby... Proszę państwa, może zrobimy w taki sposób. Jeszcze raz, może nie słyszałem. Rozumiem. Dziękuję rzeczywiście za zrozumienie nas wszystkich. Proszę państwa, mapa z legendą zostanie powieszona prawdopodobnie jutro na stronie internetowej urzędu. Dostaliście państwo informacje o przebiegu ścieżek i o technologii, w jakich mają być wykonane. Czekamy na państwa pytanie. Jeżeli pytanie okaże się bardzo dużo, proszę pana, mówimy o wszystkich niebieskich liniach. Jeżeli pytań okaże się bardzo dużo, jeżeli to rzeczywiście one będą bardzo istotne, nie wykluczamy organizacji kolejnego spotkania, ale z zaznaczą w tak dużym gronie, najlepiej rzeczywiście ze wszystkimi zainteresowanymi, nie nazwę tego stronami, po prostu z mieszkańcami Białegostoku. Bo bardzo bym chciał, żebyśmy próbowali się nie dzielić w żaden sposób. Wszyscy jesteśmy przede wszystkim mieszkańcami Białegostoku. Dziękuję państwu bardzo za przybycie. Życzę. To pytanie na już panu dyrektorze. Ja jeszcze do pana znaczącego, do pana prezydenta, ponieważ na spotkaniu padła taka deklaracja, że będzie powołana specjalna komisja. Dokładnie. Co z tą komisją? Czy ta komisja już była powołana, czy ten zespół już rozwiązał sytuację? Czyli ten zespół już opracował koncepcję, rozumiem, tak? Panie dyrektorze. Nazwijmy tak, spotykamy się, prosimy państwa o dalsze pytania i w takiej formie, jeżeli zajdzie potrzeba, nie wykluczamy, że może jeszcze się spotkamy. Natomiast jakiekolwiek formalizowanie tutaj tego, będziemy zapraszać po prostu zainteresowanych mieszkańców Białegostoku. Czyli wszystkie osoby, które są dzisiaj tutaj na sali. Jeżeli no to powołajmy taki zespół roboczy, panie prezydencie. Ja myślę, że właśnie go powołaliśmy, zrobiliśmy listę obecności, wiemy kto był i zapraszamy na spotkanie. A jakie są formalne ustalenia tego spotkania? Państwo zadecydujecie, czy my sobie mamy uznać, że... Proszę państwa, przedstawiliśmy koncepcję. Gdzie są cukierki? Przedstawiliśmy propozycję. W domu dziecka. Przedstawiliśmy swoją propozycję. Jeżeli będziecie państwo mieli jeszcze jakieś uwagi, prosimy niezwłocznie je przekazać do nas, tak, po to, żebyśmy mogli ewentualnie na nie odpowiedzieć. W tej chwili jest to koncepcja, którą chcielibyśmy realizować, ale cały czas jeszcze czekamy na państwa uwagi. Tylko prosiłbym, żebyśmy wszyscy brali pod uwagę nie tylko swój punkt widzenia, ale także wielu, wielu innych środowisk, grup i po prostu mieszkańców Białegostoku. Proszę pana, my występujemy w imieniu przyrody. Nie bronimy żadnego swojego egoistycznego punktu widzenia. Przyroda cofa się przed nami na całej linii. O nic nie prosi.
od naszej mądrości tylko zależy, czy my wstrzymamy ten eksodus. Czy państwo tego nie rozumiecie? Wystarczy trochę dobrej woli. Rozumu. Ale to pewnie się z panem zgadzam, ale wydaje mi się, że wykazaliśmy się ogromną dozą dobrej woli, bo cofnęliśmy wszelkie propozycje, które miały mocno ingerować. Jeżeli pan tego nie zauważa... Dlaczego to wszyscy wiemy? Słucham? Panu pan wyjaśnić? Proszę państwa, moglibyśmy się jeszcze długo przerzucać słowami. Życzę wszystkim wesołych świąt. Dziękuję za bardzo konstruktywną dyskusję. Do zobaczenia. Wielkie dzięki za wsparcie. Jacek Porosa, to Jacek Porosa. Ale to pan też tam... Z tego inaczej wynika z tych dokumentów. A to co mówimy, to się też nagrywa, tak? Panie rektorze, a to nie widziałem. Wojewoda. Chodzi o drzewa, a nie o wojewodę albo inne organy wydające decyzje. Nie, ja bym chciał, Znaczy, obrażona. Może bardziej ciekawe jest to, co mówi tam pani. Ja bardzo chętnie bym nagrał pani pytanie, którego pani nie mogła zadać. Niezależne Media Podlasie. Aha, czyli w internecie będzie można tak obejrzeć. No nie wiem, no albo teraz, albo możemy się umówić. Nie, to teraz. Coś tak nie, wypowiedź. Pani przed chwilą zadała panu dyrektorowi pytanie, więc proszę powtórzyć tylko do kamery. No dobrze. Thank you.
Nie, w Opaniu będę nagrywać. Przepraszam, za kilka minut. Dobrze, dobrze. Oczywiście, nie ma problemu. Jako osoba przechodząca infekcję dróg oddechowych teraz. Nie mogłam być na poprzednim spotkaniu, ponieważ leżałam po rowerku. I w związku ze sprawą przebywałam w... Pan sobie nie tak, który... To proszę nie przyjmować, żeby to się nie wypełniło. Dziennik urzędowy województwa podlaskiego. Pozycja uchwała numer sejmiku województwa podlaskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku, no ale to dokument, nowszych dokumentów nie znalazłam, tak? Wnioski o jakby faktyczną czystość powietrza teraz są odpłatne, czyli trzeba za to płacić i czekać tam na rozpatrzenie wniosku jakiś czas, więc nie zdążyłam tego zrobić. Nie wiem też jaki jest wysokość opłat, tak? Tak, w sprawie okres programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji Białostocka. Cel, zakres, skórniczy, to. Ja powiedziałam tutaj na forum, że jest bardzo zanieczyszczone powietrze w Białymstoku. Bo jest przekroczona norma PM10. Tak, i że drzewa mogłyby to zredukować, tak? Obecność drzew i ochrona już istniejących drzew, każdego drzewa jakiegokolwiek, mogłaby być. Ponieważ już jest dosyć późno, chciałabym się w domu oddelegować od innej na korytarz. Tak? I muszę salę zamknąć, także jakby mogli Państwo zmienić... Ja jestem już przygotowany na tą relokalizację, że tak powiem. Dla uniwersytetu. A na dole można? Nie, tutaj przed drzwiami, po prostu pani zamknie salę, a korytarze nie są tak szybko zamykane. Koncepcja jest przeciwna. Koncepcja jest przeciwna.
zainteresowane tym incydenckim typem wydarzenia. Dzisiaj się ładnie rozłożyłeś. Oj, tak, dobra, tak. Więc wracając do pytania. Tak. Po prostu będę kontynuować. Tak. Program ochrony powietrza dla aglomeracji białostockiej opracowywany jest dla strefy aglomeracja białostocka w związku z przekroczeniem poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 poziomu dopuszczalnego oraz poziomu docelowego benzoapirenu w powietrzu w 2011 i 2012 roku. Jest to aktualizacja programu poprzedniego. Jasne. Który dokument czytałam z 2009 roku, tak? Potem co następuje? Podstawowym dokumentem wskazującym na konieczność wykonania programu ochrony powietrza w strefie aglomeracji białostocka jest ocena jakości powietrza w województwie podlaskim za 2011 i 2012 rok, wykonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, w których strefa aglomeracja białostocka została zakwalifikowana do klasy C pod względem ochrony zdrowia mieszkańców. Mhm. Teraz z tego, co się orientuje, A to jest... Czy może pan kłódkę zabrać, bo będziemy zamykać? Tak? Tak, zamykamy. No. No nie powinno być, nie wypada. Pod względem C, to nie wiem, proszę sprawdzić, co to znaczy klasa C, bo to już na pewno taka, kiedy się podejmuje działanie, tak? Program ochrony powietrza koncentruje się na istotnych powodach występowania przekroczeń poziomu dopuszczalnych, a tak na istotnych, tak? A także na znalezieniu skutecznych i możliwych do zrealizowania działań, których wdrażanie spowoduje obniżenie poziomu zanieczyszczeń co najmniej do poziomu dopuszczalnych. I tam przywrócenie naruszonych standardów jakości powietrza, a przez to poprawa warunków życia mieszkańców, tak? No to wszystko w internecie jest. Program opracowany ze względu, powtarzam, naruszenie standardów jakości powietrza, przekroczenie poziomu dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego BAP, benzoapiren. Czyli w Białymstoku mamy przekroczone normy zanieczyszczenia powietrza, wynika z tej uchwały sejmiku województwa podlaskiego w 2010-2011 roku, kiedy oni dysponowali badaniami. To znaczy badania są cały czas robione, są stacje badawcze. Pytanie pamiętam podobnej treści, że tak powiem, Robert Andraka zadawał. Dlaczego, skoro właśnie mamy takie zanieczyszczenie powietrza, Urząd Miasta planował wtedy wycinkę jeszcze w 500 drzew, a teraz załóżmy do 100 drzew. To być może wynika z nieświadomości, tak? Władz miasta, z tego, że drzewa przeciwdziałają takiemu zanieczyszczeniu, bo tak też zrozumiałam z odpowiedzi na moją wypowiedź. Że właściwie drzewa to nie mają znaczenia, że to tam przemysł produkuje te spaliny, a jakby tutaj no jakiś brak widocznie wiedzy czy badań. A na poprzednim spotkaniu pan dyrektor nawet twierdził, że wycinka tych drzew służy ochronie przyrody. Tak. I prawidłowej gospodarce leśnej. Także jest to, że tak powiem, osiągnięcie klasy naukowej światowej, która stwierdza, że wycinka drzew służy ochronie przyrody i poprawia no właśnie tak ochronę tego lasu. Można no, ironizować, tak, natomiast co dalej czytamy, wpływ tego pyłu, którego zawartość jest przekroczona, norma jest przekroczona, co może powodować, to tutaj w dzienniku, tak? Podrażnienie górnych dróg oddechowych, kaszel, podrażnienie na skórkę i śluzówki, alergie, trudności w oddychaniu, zmniejszenie czynności płuc,
astmę, rozwój przewlekłego zapalenia oskrzeli, arytmię serca, atak serca, nowotwory płuc, gardła i krtani, przedwczesną śmierć związaną z niewydolnością serca lub chorobą płuc. Także no chorzy studenci na pewno żadną ścieżką tam nie pójdą. Szereg pamiętam badań właśnie Komisji Europejskiej stwierdza, że w wielu polskich miastach ten poziom jest przekroczony i nawet na Polskę ma być nałożona kara. Także no ale to mówię. Budowa na przykład spalarni na terenie miasta mierzy się dokładnie z tej samej absurdalnego założenia. Zamiast wybudować spalarnię poza centrum miasta, poza miastem, przy wysypisku śmieci, realizuje się spalarnię w centrum miasta, to będzie truć mieszkańców. To znaczy ja tu jestem za drzewami, za to, żeby jakby przyrodą to równoważyć. Tak, dlaczego w pierwszej kolejności nie zrealizuje się na przykład bulwarów na rzeką Białą, gdzie te drzewa wręcz przeciwnie, nie potrzeba ich wycinać, tylko trzeba nasadzać nowe. Tak. I zieleń tworzyć, bo tam jest po prostu jakaś rura ciepłownicza w samym centrum miasta i po prostu pustynia. No, no jeśli ktoś jest nieświadomy zupełnie tego, że drzewo to wpływa dobrze na zdrowie i niweluje właśnie skutki takie negatywne i spalin, tak, samochodów i przemysłu i w ogóle, no to trudno, żeby realizował inicjatywy tak sadzenia drzewa, bo ktoś nie wie, że to jakoś wpłynie w ogóle. Na co usłyszałam, jakby podeszłam, ponieważ obraziła mnie wypowiedź, że to jest nieprawda, że jest zły stan powietrza, więc tutaj podeszłam do dyrektora, tak? Tak, dyrektora Andrzeja Karolskiego, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, czy Departamentu teraz. Tak, powiedziałam, że poczułam się urażona wypowiedzią, że jest to nieprawda i jeśli jakby no, to, co przeczytałam w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, jeśli jest to nieprawda, to to co jest prawdą, tak? Na co dostałam odpowiedź, że stan powietrza nie jest zły, jest dobry, że jest to nieprawda, że jest zły i właściwie to ze wszystkimi pytaniami to o ile pamiętam do wojewody powiedział dyrektor, chociaż nie jestem pewna, bo właściwie on to się nie zajmuje w ogóle, tak? Tym. Czyli pan dyrektor też przy okazji zaprzecza Dziennikowi Urzędowemu Wojewody Podlaskiego. Dokumentami. Takie specyficzne podejście do jak prawa rozwiązanie mojego problemu dostałam maila do pani rzecznik, tak, dyrektora i mogę, jakby, to nie wiem, może nie można danych. Można, bo to jest e-mail dostępny publicznie BKS. Zapytanie mogę przesłać na maila i dostanę odpowiedź. Jeżeli ktokolwiek nie wiem, uwagi, odpowiedź chyba, że jest dobre. No pewnie teraz. Tak, no, skoro urząd chce wycinać drzewa, to musi to jakoś uzasadnić. Natomiast, bo to jest nowelizacja, a to jeszcze całkiem ciekawe, znalazłam właśnie z 2009 roku informacje na temat dokładnie tego pyłu PM10. Tak, to nie wiem, czy to moje to jakby negatywne skutki. I teraz jasno powiedziane, że występujące przekroczenia, to jest z 2009 roku, tak? Wymagają zastosowania działań naprawczych, aby zredukować do wymaganego poziomu. Niezastosowanie działań bądź ich zanikanie może spowodować stopniowe pogarszanie się jakości powietrza, a także powiększanie się obszarów występowania przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłu. I my tu chcemy drzewa wycinać, tak? Wykonano modelowanie, wyniki modelowania. Wyszło, że się przyczyniają do poprawy jakości, jednak są niewystarczające działania, które są prowadzone. Aby doprowadzić należy do poprawy, należy kontynuować oraz podjąć dodatkowe działania. Czyli na przykład sadzenie drzew, jak pan powiedział, tak? Tak. A Urząd Miasta zaplanował ich wycinkę. Co lepsze, czas realizacji działań wynosi 12 lat, co daje średnioroczne finansowanie na poziomie do około 0,48 miliona złotych. Natomiast realizacja zadań w zakresie redukcji emisji powierzchniowej wiąże się ze skierowaniem znacznej części kosztów na mieszkańców. Podkreślić należy, że koszty finansowe konieczne do realizacji działań zdanie. Należałoby porównać z szacunkowymi danymi dotyczącymi kosztów leczenia chorób ostrych i przewlekłych populacji na terenie stref, gdzie występuje wyraźne pogorszenie stanu jakości powietrza. Ja powiem panu, że nie wyrażam zgody na uwiecznianie i upublicznianie mojego wizerunku. Mam nadzieję, że będzie pan respektował prawo. Oczywiście, panie wiceprezydencie, bo po raz kolejny pan mnie zadziwia tym, jak Urząd Miasta potrafi łamać prawo. Pan jako funkcjonariusz publiczny nie ma prawa w ogóle zgłaszać takiego żądania. Zapraszamy państwa. Pani w ogóle jest... Na terenie urzędu dalej jest pan w pracy, to nie są okoliczności prywatne. Na tydzień zapraszamy państwa.
Państwa oczywiście. Do opuszczenia urzędu. Chcielibyśmy już móc tak. Udać się do domu, a odpowiadamy za to miejsce. Także. Jasna sprawa.